Witajcie instalatorzy klimatyzacji i pomp ciepła. Witam Was z naszego magazynu. Dzisiaj chciałem dla Was nagrać krótki materiał, więc będzie krótko, konkretnie, bez zbędnego p***ania. A będziemy mówili o czym? O tym, jakie materiały potrzebujecie na pierwszy montaż. Wielu z Was jest instalatorami początkującymi, wielu z Was stresuje się tym, że a ja zapomnę tego, a ja nie będę miał tego, dlatego ten materiał obejrzyjcie z uwagą. Nie wyobrażam sobie montażu klimatyzacji czy pomp ciepła bez rurek miedzianych. Wszystkie rurki, które sprzedajemy i które będziecie kupowali, są preizolowane, to znaczy mają tą taką izolację. Jeżeli montujecie klimatyzację niedużą, czyli 2,5 kW, 3,5 kW, to na 99% będziecie potrzebowali rurki w rozmiarze 1,4 i 3,8 cala. Nie kombinujcie więcej, nie szukajcie, takie rurki z pewnością będą odpowiednie. Natomiast jeżeli klimatyzacja jest większa, na przykład 5 kW, wtedy warto już sprawdzić w karcie katalogowej, jakie rury będzie miała dana klimatyzacja, bo najprawdopodobniej będzie to 1,2 cala i 1,4 cala. Rury sprzedajemy w odcinkach pełnych kręgów, to znaczy 25 metrów, ale możecie także kupić u nas rurki cięte, czyli tak jak tutaj mamy na przykład rurę, którą my tniemy na odcinki 5, 10, 15 albo 20 metrów. Kolejna sprawa, czyli odprowadzenie wody, odprowadzenie skroplin. Z reguły wykorzystujemy coś takiego, czyli elastyczny wąż do odprowadzenia skroplin. Jest o tyle wygodny, że on po prostu wygina się tak jak chcemy. W przeciwieństwie do tego, co właśnie odłożyłem, czyli do sztywnej rury. Do sztywnej rury niestety, ale będziemy potrzebowali różnego rodzaju kształtki, natomiast też jest to bardzo fajne rozwiązanie. Na pierwszy montaż jednak polecam zdecydowanie używanie elastycznych rurek. Rurki występują w różnych rozmiarach. Nie ma sensu się nad tym zbytnio zastanawiać. Do większości urządzeń będzie pasował rozmiar 16 mm, czyli nie kombinuj, wybierz po prostu rozmiar 16 mm. Kropka. Coś takiego, czyli kable, czyli przewody. Pozwólcie, że już to puszczę. Na pewno musimy doprowadzić zasilanie. Jak nie wiesz jak, w większości przypadków doprowadzamy zasilanie do jednostki zewnętrznej. To tam prowadzimy kabel trzyżyłowy. Trzy razy ile? Jaki przekrój? Jeżeli urządzenie jest małe, 2,5 albo 3,5 kW, w zupełności wystarczy 3 razy 1,5. Jeżeli urządzenie to 5-kilowatowe lub więcej, dobrze byłoby położyć kabel 3 razy 2,5. No i teraz pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a jednostką w pomieszczeniu musimy również dać kabel. Będzie to kabel komunikacyjny i kabel, który jednocześnie przekaże zasilanie z zewnątrz do pomieszczenia. W związku z tym będzie to z reguły kabel albo 4 żyły, albo 5 żył, o przekroju raczej 1 mm, czyli 4 razy 1 albo 5 razy 1 w zupełności wystarczy i myślę, że temat wyczerpaliśmy. Na czymś klimatyzator musimy powiesić. Jeżeli wieszamy go na ścianie, no to do wyboru mamy wsporniki. Albo coś takiego, czyli wspornik wyglądający jak tutaj, wspornik tak zwany składany, albo coś takiego jak stoi tutaj, czyli wspornik spawany. Tak jak widzicie, jego nie da się złożyć, on od razu przychodzi do nas gotowy. Noga jedna i noga druga. Po co są różne rodzaje wsporników? Do różnego zastosowania. Te są generalnie bardzo duże, powyżej długości 60 cm, 60, 70, 80 cm. Te wsporniki występują w rozmiarze od mniej więcej 40 cm do 55 cm. Im większe urządzenie, tym większy wspornik. Z reguły dla klimatyzatorów o mocy 2,5 i 3,5 kW wystarczy wspornik o długości około 45 cm, czyli z marki Rodigas będzie to wspornik MS230, MS253, a z marki Evensys IWL450. Jeżeli klima jest większa, czyli 5 kW, no to z Rodigasa będzie to MS257, a z marki Evensys będzie to IWL550. Jeśli prowadzimy instalację natynkowo, fajnie by ją było w jakiś sposób schować. Do tego z reguły służą tego rodzaju korytka. Jeśli to jest instalacja pojedyncza, ewentualnie multi-split, czyli dwie jednostki wewnętrzne, jedna jednostka zewnętrzna, prawdopodobnie zmieścisz wszystko w takiej wielkości korytku o rozmiarze 60 na 80 mm.
Tak jak widzisz, być może za mną korytka występują u nas w czterech kolorach. To jest kolor śnieżno-biały, to jest kolor takiej złamanej bieli, kość słoniowa, kolor brązowy, no i kolor czarny. Do tych wszystkich korytek mamy oczywiście różnego rodzaju kształtki. Przykładowo to jest narożnik płaski, kąt płaski, czyli tak zwany po prostu zakręt na ścianie. Tutaj mamy jakieś tam zakończenie, tutaj mamy narożnik zewnętrzny, czy jakieś takie zakończenie. Kształtek jest dużo, zobacz sobie u nas na sklepie, do tego też służą odpowiednie filtry. Tyle. Nie zapomnijmy o tym, że klimatyzator musimy zasilić. Mówiliśmy już o przewodzie elektrycznym, natomiast nigdy nie zapominaj o czymś takim, czyli o wtyczce. Większość klimatyzatorów jesteśmy w stanie zasilić bezpośrednio z najbliższego gniazdka, dlatego też pamiętaj o wtyczce. A jeśli już o wtyczce mowa, to dobrze byłoby mieć przy sobie kilka złączek WAGO. Czy to takich na 5, na 3 albo na 2, bo czasami zdarzy się, że utniemy za krótki kabel, czasami coś musimy przedłużyć, wtedy takie złączki będą nam dupochronem. Kiedy wody nie odprowadzamy grawitacyjnie, no to potrzebujemy przykładowo coś takiego, czyli pompki z kroplin. Pompki z kroplin są różne, są głośne, są ciche, wszystkie niestety są awaryjne, ale musisz wiedzieć, że coś takiego jak pompka z kroplin występuje. Jej rola jest taka, że jeżeli z poziomu urządzenia woda musi w pewnym momencie pójść do góry, sama tam nie pójdzie, bo grawitacja ciągnie ją na dół, dlatego wtedy właśnie wykorzystujemy pompkę z kroplin. U nas na sklepie pompek znajdziesz do wyboru, do koloru i takie, które schowasz pod urządzeniem i takie, które powiesisz bezpośrednio pod urządzeniem. Sprawdźcie sami. Złączki i nakrętki, czyli coś takiego. Po co nam to się może przydać? Nakrętki same w sobie z reguły mamy, kupując klimatyzację, więc o to się obawiać nie musimy, chyba że gdzieś wypadnie nam poza balkon albo spadnie w krzaki, no wówczas musimy kombinować. Ale takie elementy mogą nam też nieraz ochronić cały montaż, dlatego że przykładowo ktoś utnie za krótką rurkę, albo ugadasz się z klientem, że klima będzie wisiała, on zobaczy, o panie, jaka to jest wielka kolumbryna, i powie, proszę ją postawić na balkonie, a ty już masz rurki ucięte. Co wtedy? W idealnym świecie wypadałoby te rurki wymienić, przelutować. Ja wiem, że nie wszyscy to potrafią, dlatego możemy wykorzystywać takie oto złączki. Jak to działa? Tutaj robisz kielich, przychodzi nakrętka, łączysz z kolejnym kielichem. Ale warto też mieć u siebie na samochodzie czy też w walizce na przykład złączki redukcyjne, czyli tu wchodzi jedna średnica, prawdopodobnie 5 ósmych, tutaj wychodzi jedna druga, czyli redukujemy średnicę. Są też nakrętki redukcyjne. Wszystkie te produkty oczywiście znajdziesz u nas na sklepie. No i prawdopodobnie ostatnia rzecz, aczkolwiek je można by było nadal mnożyć i mnożyć, w końcu mamy tutaj tysiące produktów na sklepie. Ostatnia rzecz, czyli taśmy. Przykładowo to jest tak zwana taśma taka piankowa, taśma izolacyjna, taśma, którą naprawimy izolację na rurkach. Kiedy czasami pchamy wspomniane już wcześniej rury miedziane przez otwór, coś nam się potarga, otulina nam się gdzieś tam zahaczy, czymś takim możemy wziąć to naprawić. Więc to jest pierwsza taśma, którą potrzebujemy, taśma piankowa, izolacyjna, kauczukowa z bardzo mocnym klejem. Kolejne taśmy to przykładowo coś takiego, takie taśmy a la MacGyver. Zawsze znajdzie się coś, co na montażu możemy tymi taśmami skleić. Wiele razy uratowały nam cały montaż właściwie. No i ostatnia taśma to jest taka taśma izolacyjna, taśma TESA. Bardzo fajna, bardzo mocny klej, sprawdzi się do zaizolowania przewodów elektrycznych. I to chyba tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Jeżeli chcecie więcej, jeżeli chcecie, żebym poopowiadał Wam konkretnie o tych wszystkich produktach, dajcie nam znać w komentarzu, obowiązkowo łapa w górę, subskrypcja, a my widzimy się w kolejnym nagraniu. A jeszcze jedna sprawa, jeżeli i Wy szukacie hurtowni, która będzie Was zaopatrywała, no to już dalej nie szukajcie, oto znaleźliście. Na dole znajdziecie link odnośnie współpracy, tam wszystkie informacje są wyjaśnione. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i do zobaczenia.